12 października na Kęckiej Hali Osir odbyła się inauguracja sezonu siatkarskiego. Pierwszy mecz rozegrała pierwszoligowa drużyna UMKS Kęczanin kontra AZS PWSZ Stal Nysa. Niestety nasi siatkarze przegrali z rywalem z wynikiem 0-3 w setach 20-25, 23-25 oraz 19-25. Myślę, że nie tylko przyjęcie, graliśmy praktycznie słabo w każdym elemencie, nie było elementu, w którym byśmy brylowali, po prostu zagraliśmy słaby mecz, nie wiem, czy to była dyspozycja dnia, że się trafiła wszystkim praktycznie zawodnikom, czy zespół przyjezdny z Nysy był aż tak dobry. Patrząc na mecz Nysy z tamtego tygodnia, którzy w tamtym tygodniu popełnili mnóstwo błędów, teraz grali bezbłędnie, a my bardzo słabo. No i mecz wygląda po prostu tak, jak wyglądał. Nie mogliśmy nic przeciwdziałać ani atakom, ani zagrywce przeciwnikom. Nie mieliśmy pomysłu na granie. Na wyciągnięcie wnioski musi przyjść czas i to szybki, ponieważ my wyjeżdżamy na następny ligowy mecz znowu z Beniaminkiem do Świdnika, gramy w środę. Potem mamy Wyszków następnego Beniaminka praktycznie u siebie w sobotę, także trzeba się szybko pozbierać. Jak zawsze siatkarskie zmagania Kęczanina dopingowane były przez niezawodną publiczność. Na sobotnim meczu wśród kibiców zobaczyć można było Dorotę Wilk oraz Małgorzatę Lis. Niestety nie przyniosłyśmy szczęścia. Mam nadzieję, że następnym razem jak przyjedziemy już to spotkanie będzie na korzyść Kęczanina. Więc trzymamy kciuki za ten zespół. Tak, kibice robią tutaj niesamowitą atmosferę, także... Najbliższy mecz w Kętach siatkarze UMKS Kęczanin Kęty rozegrają już w najbliższą sobotę, 19 października z drużyną Crispol Września.